Witam Państwa serdecznie, Kostyk Łukasz, firma Tofan Zagro. Jest ze mną dzisiaj Darek Majszycki z firmy Danko. Znajdujemy się w miejscowości Kopaszewo na plantacji nasiennej pszenicy ozimej Hondia. Pszenicy ozimej Hondia, która jest najchętniej wybieraną pszenicą ozimą z całej palety Top Farmsów. Pszenica Hondia jest najczęściej wybieraną pszenicą spośród wszystkich odmian będących w ofercie handlowej w Polsce. Ile hektarów jest obsiane według Ciebie pszenicą Hondia w Polsce? Szacujemy, że w ostatnich 2 latach jest to powierzchnia około 200 tysięcy hektarów. To jest naprawdę imponujący wynik. Co mogło wpłynąć na tak duże zainteresowanie tą pszenicą? Wiele korzystnych cech tej odmiany. Do najważniejszych zaliczyłbym wysoką i stabilną plenność oraz bardzo dobre parametry jakościowe ziarna. Przez ostatnie lata, Darku, obserwujemy bardzo niekorzystne warunki podczas wegetacji roślin. Obserwujemy ekstrema pogodowe. Jak Hondia radzi sobie w takich warunkach? Ta pszenica radzi sobie bardzo dobrze. Jesteśmy na plantacji, gdzie od początku roku spadło zaledwie 180 mm opadów deszczu, a w czasie okresu wegetacji około 100. I jak Państwo widzicie, plantacja wygląda imponująco. Faktycznie Hondia wygląda imponująco, spodziewamy się wysokich plonów. Czy są jeszcze jakieś cechy, o których warto wspomnieć polskiemu rolnikowi przy uprawie pszenicy Hondia? Tu zwróciłbym jeszcze uwagę na bardzo dobrą odporność na wyleganie oraz odporność na choroby oraz bardzo dobrą zimotrwałość. To wszystko sprawia, że rolnik może uzyskać bardzo dobry wynik ekonomiczny przy angażowaniu niewielkich nakładów na technologię produkcji. Dziękuję bardzo. Warto wspomnieć, że pszenica ozima Hondia będzie w tym roku oferowana w technologii Top Farms. Będzie dostępna w całym kraju, w szerokiej sieci dystrybucji. Dlatego warto jeszcze raz zapamiętać, pszenica ozima Hondia. Polecamy Państwu. Dziękuję, Darku. Dziękuję.